Cześć moi kochani, widać mi tylko nos, ale jest tak, że rozpoczynam tego vloga o pierwszej w nocy, po pierwszej, ponieważ... Jupi! Cześć! Ponieważ wybieramy się do Berlina. Plan jest następujący, iżby w Berlinie odwiedzić Primark. O, widać mi oczy. Teraz będę jak muzułmanka lekko, ale to nic. Plan jest taki, żeby właśnie w Berlinie iść do Primarka i zobaczyć, co tam się dzieje. Taki szalony pomysł nastąpił i będziemy go realizować. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że nagram ciekawy materiał. Także do zobaczenia. Pa, pa. Nie, stanowczo nie jest to korzystne światło do nagrywania. Ale jest pierwsza noc. Pół do drugiej jest. Jakoś trzeba się ratować. Lecimy na Berlin. Do wroga. A tak na poważnie lecimy zobaczyć, co dają i co słychać w Primarku. Życzcie nam szczęśliwej podróży. Hej, już w trochę normalniejszym świetle. Przede wszystkim przed trasą trzeba zatankować. Więc właśnie jesteśmy na stacji benzynowej. Potem puszczamy się przez S8 do Wrocławia i gdzieś za Wrocławiem w górę. Tak patrzyliśmy, że jest 60 km więcej niż przez autostradę. Ale po pierwsze nie ma opłat, a po drugie czas dojazdu jest w miarę taki sam. Więc takie myki na polskich drogach, że jadąc w dół dojedziemy do góry. Nie pytajcie, ale tak właśnie będzie. Wygląda na to, że tym oto sposobem o godzinie 5.44 dojeżdżamy do granicy na Berlin prosto, prawie jak na Grunwald. Olszyna, tak? Przejście graniczne w Olszynie. Pytanie. Gdzie są służby wszystkie? Teraz to tak wygląda, kiedyś się wydał, nie? Co to się do Niemiec tak wyjeżdżało w Polsce? Ale naprawdę! Niemcy. I tak o 3, 2, 1. Nysa Łużycka. 0. I jesteśmy bam. W Deutschland. Hej ho ponownie. My właśnie zjechaliśmy z autostrady. Jak widzicie, już jest widno. Godzina 7.17. Teraz będziemy zmierzać w kierunku centrum Berlina. Na razie drogi przypominają czestków B. Ale są zakręty i zakrętasy i jesień też jest ładna. Dużo mają drzew? Fajnie. Podoba mi się. Nie powiem. Chyba jednak Europa. Tak, przy okazji uważam, że wjazd do Berlina jest równie imponujący jak wjazdy z wszech stron do Łodzi, czyli po prostu ciasno i korki.
Rossmana mają. Gdzie? Tu. Słuchajcie, i tak, oto jest cel naszej podróży, ale nie pytajcie po prostu. Uważam, że Warszawa jest wypielęgnowana. Słuchajcie, wystarczy zobaczyć. Tu to jeszcze jakoś wygląda. Nie, bo tam szybko, ale tam, skąd przyszliśmy. Cały budynek, calutki, jest po prostu... Te krzaki widać same. Nie, widać okienka, że tam nie ma po prostu mieszkańców, w ogóle Sarmogiedon. Autentycznie. Autentycznie, jakieś takie po prostu. Jesteśmy na placu Aleksandra i tu właśnie jest ten jeden z Primarków. Ale jest SEF w tym Berlinie, słuchajcie. Dawno nie byłam, jestem w szoku. O, CIA też można wejść. Słuchajcie, moi kochani, my jesteśmy już w Berlinie przed czasem, bo Primark jest dopiero o 9 otwarty. Ale pół godzinki, tak. Znaleźliśmy TK Maxa, DJ Maxa, więc przypuszczam, że tutaj też wejdziemy. Tylko powiem wam, że tu jest gorzej niż, nie wiem, w Warszawie w latach komuny. Jest tak oburzliwie. To jest naprawdę szok po prostu. Przejeżdża tramwaj, który hałasuje. Oni w ogóle mają takie kolejki, jakie mieliśmy 20 lat temu. O, żeby nas nie zamordowało, poczekajcie. I jest to po prostu paskudnie. Także gdyby ktoś chciał przyjechać do TK Maxa, do Primarka w Berlinie, nie polecam. Nie polecam, nie pozwiedza sobie, nie pocyduje, ale do TK Maxa wejdziemy. Zobaczymy co. Słuchajcie, robię wam ładne ujęcia teraz, żeby nie było. Proszę bardzo, mamy ładne ujęcie. Jest kula. Obok mamy ładne ujęcie. TJ Maxx. Juhu, juhu. A tam robię zbliżenie, uwaga, czyli będzie ładnego ujęcia. Komuno wróć i sikaj pod mostami. Takie tam. Nie. Gdyby ktoś chciał w centrum Berlina, miejsca parkingowego dostatek. Muszę w ogóle podejrzeć właśnie parkometry, ile to wszystko kosztuje. Tak z ciekawości. Zaraz zobaczymy. A tu? A nie, tam mam. Dobrze. Lecimy, zobaczymy. Tu mamy dosyć ładny budynek. Nie jest zły, ale zaraz wam powiem, jak to z parkometrami wygląda. Więc wygląda to tak, że 2 euro... Nie, słuchajcie, 15 minut, 15 centów. Dwa euro za... Co to jest sekundę? Za godzinę chyba. 2 euro za godzinę. To jest niedużo, bo to jest tak naprawdę 2 zł, gdzie w Warszawie to jest około 5-6 zł. Tak, no bo mówimy o ich zarobkach w euro. A dla nas to i tak jest raptem 2 razy 4? 8. To równają się ceny z warszawskimi. Hello. Tak to wygląda, nawet gdyby przeliczył. Taka ciekawostka. Nie wiem, gdzie jesteśmy, gdzie siedzimy, bo mamy jeszcze pół godzinki, także jeszcze trochę. Wygląda na to, że trafiliśmy na ładną miejscówkę. Mamy jakiś taki kościół tutaj z tyłu, zupełnie przyzwoity. A z drugiego tyłu mamy jakąś budowlę. W domu patrzy, co to jest. Ciekawostki. Robimy zdjęcie. A nie, faktycznie, tylko fontanna, a myśleliśmy, że studnia. Zong. Zong, zong, zong. Ale kościół fajnawy, na środku podwórka. W ogóle, okej, architektura lekko dziwna. Zbijamy czas, oglądając neogotyckie kościoły. W każdym razie tak. No dosyć duży jest. Nawet tickets jest, czyli do zwiedzania. No wreszcie jakieś ładne miejsce w tym miejscu. Ławeczki są.
mamy świętego Jerzego w bitwie ze smokiem. Wielki budynek, monumentalny, z piękną attyką. Ale Niemcy słynęli z tego, że uwielbiali odnośniki do cesarskiego Rzymu. I coś płynie. Nie bijcie, nie poczujcie, co płynie przez Berlin. Katedra. Szeroko. No, powiem wam, fajna. Wow. No, to jest wow. To jest wow. I Jerzy Smok. Wszystko tak, jak powinno być. My idziemy dalej, żeby obaczyć, co to za katedra jest. Wygląda imponująco. Jest most, jest katedra. Zobaczymy. Do Primarka się zdąży. Pochodzić trzeba. Zimno jest, słuchajcie, naprawdę. Jednak listopad nie jest dobry na zwiedzanie. I tak chyba 9 stopni było, nie? Ma być 9 stopni. No, ale przy tym wietrze to faktycznie nie jest to rewelacja. Ale słuchajcie, widoki są. W Berlinie nie byłam. Oho, z dobre 10 lat. Naprawdę. Przy czym przeleciałam z wycieczką i nie bardzo wiedziałam, dokąd dążę. Tu jest Reichstag, tu jest Brama Brandenburska, tu jest coś tam mało załapałam. A czek jak sam znajdzie, to sam znajdzie. Jakiś wielki motor. A nie, to tylko wielkie bagażniki na motorze. Tak. Płynie Wisła, płynie taratan, tararam. Żartuję.
Pokazuję, bo takiego dworca to nawet jako żywo łódź fabryczna nie miała w momencie, kiedy była łodzią fabryczną. A Wrocław ma podobno. No ale to wiesz, no niemieckie było, nie? Dobra, dobra, bracia Słowianie, ja rozumiem, że my byliśmy od Łaby po wybrzeże chińskie, ale spoko. Sprawy mają się następujące. Stoję na... Gdzie? Na dworcu w Berlinie. Jestem po prostu uchodzona totalnie. Obeszliśmy cały Primark, cały Primark. Oczywiście później Wam pokażę, co byłam i jakie były wrażenia, ale muszę naprawdę dosiąść się do tego w jakichś sensownych okolicznościach, bo kompletnie nie mam siły, muszę chyba upłucnąć, słuchajcie, bo padłam. Ale powiem Wam tak. Wycieczka była bardzo fajna, dlatego że dużo zobaczyłam tego, co chciałam. Nie była fajna z pewnych względów, dlatego że Primark nie jest rewelacją. Oczywiście, jeżeli zarabia się w euro i się kupuje sweter za 13 zł, tak? Nawet gdyby się okazało, że my mamy 2000 zł, oni 1800 euro. To u nas za 13 zł z wytrasienia. Natomiast tak naprawdę właśnie tyle to chociażby kosztował. Więc ja myślę, że to jest bardzo w porównaniu jakąś cena dobry sklep, jeżeli chodzi o euro. Po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o złotówki, jest to dobry sklep, ale no już nie ma takiego szału, żeby tak powiedzieć. Ja nie wiem jak Wam mówię, natomiast mówię tutaj o tym berlińskim. Jakoś tam jeszcze sprawdzę, gdzie można pójść, ale ja nie mam absolutnie siły, więc ja po prostu zmierzam do siebie. No. Środek centrum Berlina. No, tak to wygląda w ogóle, naprawdę przerażająco. Nie wiem, co oni robią, chyba remontują miasto. Właściwie to stoimy na światłach teraz. Dlatego tak coś sobie sfilmuję.
zobaczcie, jaki Hogwart by był, jakby to mieć. To by naprawdę Hogwartowo było rewelacyjnie. Jestem tutaj. Tu jest coś teraz. Dobra, słuchajcie, bo tutaj mam hotline po prostu. Widzę. Dobra. No, już. No, i właśnie wam chciałam pokazać, że byłby z tego świetny Hogwart. Rewelacyjny. Także słuchajcie, w planach coś takiego by było. No, naprawdę, to budownictwo jest fajowe. Hej ho, ponownie. Powiem wam, że tak, już ja jechałam. Grzegorz się trochę przespał. Teraz ja lecę spać. Teraz Grzesiu poszedł po chipsy. Jesteśmy zmęczeni, padnięci, ale fajnie było, w sensie takim, że naprawdę zobaczyłam na własne oczy parę rzeczy, jak to wygląda i w ogóle i tak fajnie i dobrze zobaczyć, doświadczyć i lubię. No i w każdym razie teraz zmieniamy się za kierownicą, dotankowujemy jeszcze, no i jedziemy nie poprzez o coś tam, bo tam jest taka telepka, tylko jakoś na żory, na coś tam i potem dopiero na autostradę. W każdym razie omijamy tą telepkę. No. A pokażę wam, jakie fajne rzeczy kupiłam. Nie za dużo, ale fajne. Także teraz było rozpoznanie. Jak będę w Anglii, to już będę wiedziała, czego się po Primarku spodziewać. No. I TK Maxa mają tańszego i to jest przerażające. No te kosztują tam 6 zł, 7 zł. Znaczy 7 euro, no, ale oni w euro zarabiają. I też nie mają dużo mniej niż my mamy. Ile dostajemy? 1600, a oni co? Najmniejsza 1500? No, także naprawdę, naprawdę powiem wam, tanizna z perspektywy mieszkańców Niemiec. Dokładnie tak. Dobra, kończę na razie, zobaczę, może jeszcze się odezwę. To znaczy, hol na pewno zrobię, ale zobaczę, czy coś innego.